Historia świata. Taki jest temat. Okay? No połącz się teraz nie z historią, która została spisana, jakby to wymazujesz sobie totalnie ze swojej świadomości, fizyczności, subtelności. Jakby na to w ogóle nie patrzysz. Okay. Teraz chciałabym, żebyś właśnie energetycznie, czyli tak właśnie, żebyś tylko wysłał swoją świadomość ponad ziemię, ziemię i okolice i powiedział, co energetycznie obserwujesz dziś, w tym momencie. Energetycznie widzę sieć powiązań, przepływów energii pomiędzy istotami, pomiędzy ludźmi, wszystkim, co tutaj jest. Znaczy, może to nie są przepływy energetyczne, ale raczej tego jakieś takie, jest jakaś siatka połączeń między nimi. Myślę, znaczy, tak mi się wydaje, że to są po prostu jakieś interakcje. Interakcje. Ok, czyli z poziomu interakcji wszystkich mieszkańców Ziemi. Patrzysz teraz. To unieś się ponad to i zobacz, czy coś ponad tymi interakcjami jest. To znowu energetycznie to jest tak, jakby ten cały ziemski układ tych interakcji był otoczony jakąś, był wewnątrz jakiejś sfery i to wygląda tak, jakby do tych interakcji wchodziły właśnie jakieś takie linki, coś, co powoduje, że ci ludzie podejmują, czy te istoty, bo to nie chodzi tylko o ludzi, ale to wszystkie żyjące istoty na Ziemi są w tym, jakby w tych interakcjach, jakby schodziło to do nich i wygląda to, jakby się poruszały te istoty jak lalki. Marionetki takie. Jak marionetki, tak. Czy któreś z tych linek są grubsze, ostrzejsze, bardziej wyraźne, czy jest to bardzo jednolite? To mi się pokazuje, że to nie ma znaczenia. Po prostu jest powiązanie i jakieś, i ono sobie jest. Ok, Michał. Ponieważ będziemy oglądać historycznie, tylko to będziemy robić tak jak to w regresji, czyli będziemy cofać się w czasie. Chciałabym, żebyś oglądał to z perspektywy tej linii czasowej, na której jesteśmy. Jeżeli w ogóle coś takiego można powiedzieć, to też możesz zaobserwować, czy jest coś takiego jak jedna linia czasowa, czy to jest po prostu przestrzeń, czy jest więcej tych linii czasowych. To nie jest linia. To bardziej jest jak nakładające się takie na siebie przestrzenie, czy płaszcz, inaczej nie przestrzenie, płaszczyzny. I te płaszczyzny mogą się przenikać, co może powodować co może powodować, znaczy, że jakby każda z tych przestrzeni jest oddzielną, jakby oddzielną, nazwać, trudno to nazwać linią czasową, ale jakby oddzielną historią, czy albo inaczej jakby możliwą historią. Nie znam, jakby nie widzę tego mechanizmu, ale to się dzieje w ten sposób, że jeżeli się one przenikają, te płaszczyzny, albo nachodzą na siebie, to jest możliwa wtedy, to też nie jest jakby wybór, ale bo to raczej dzieje się trochę przypadkowo, czy z naszego punktu widzenia przypadkowo, po prostu historia idzie w innym kierunku. Czasem to mogą być błahe wydarzenia, czasem bardziej
jakieś bardziej istotne. Okej, okay. I właśnie na tych bardzo ważnych, bardzo istotnych wydarzeniach się skupimy, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego zbadać, ale na tak eksperymentalnie obejrzymy sobie te najważniejsze wydarzenia. Zobacz, czy gdzieś na Ziemi widzisz coś, co jest mega ważnym wydarzeniem, takim, który powoduje zmiany w tych płaszczyznach czasowych, jak możemy takie nazywać płaszczyzny. Znaczy, to, co się, znaczy bardzo wyraźnie widzę, to, że to, co się teraz dzieje w Europie, jest takim punktem, jest taką właśnie taką płaszczyzną, w której coś się zmienia, ale nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Jakby nie widać tego, co będzie potem. Natomiast to jest jakby istotne, co się w tej chwili generalnie to jest widać wyraźnie, że Europa Europa. jest takim jakby tak świecącym, takim bardzo wyraźnym punktem, jakby, w którym no, przenikają się te płaszczyzny różnych no, płaszczyzn, nazwijmy to płaszczyzn wydarzeń. O. I z czym to jest związane? Odczytaj tę płaszczyznę wydarzeń w Europie, teraz, w tym momencie. Przychodzi mi słowo, że to jest głęboka ingerencja, że to jest wpływem głębokiej ingerencji, Okej. takiej bardzo silnej ingerencji. Ma to powiązane z tymi linkami, z nad tej sfery powyżej, czy ta ingerencja dotyczy ziemskich rzeczy? Ona jest na poziomie energetycznym. Takim na poziomie eterycznym, ale to ma bezpośredni wpływ na fizyczność. Dobra. Zobacz, Michał, teraz, ponieważ ta ingerencja, która jest teraz w Europie, czy ona dotyczy obecnej sytuacji epidemiologicznej na świecie? Wiesz co, jak mi zadałaś to pytanie, to tylko się pojawiło słowo, że to jest tylko efekt tej ingerencji. To jest Czyli efekt. nastąpił. To Aha. jest efekt, to nie jest przyczyna, tylko on to jest efekt. Tak, czyli coś doprowadziło, coś jakby na poziomie energetycznym doprowadziło do tego, że to się zaczęło dziać. Jasne. To pójdź do przyczyny tego, czyli od czego to się zaczęło. I zobacz, czy to ma na fizycznym poziomie, czy na energetycznym. Jakbyś taki przeskok świadomościowy zrobił. Wiesz co? Widzę bardzo wyraźny obraz, że to jakby to była taki strzał energetyczny, taka bomba w energii wysłana tutaj na ten nasz, jakby tutaj w ten punkt, w ten europejski punkt. I ta jakby ten jakby ta energia to spowodowała to, co się zaczęło dziać. Zobacz, o jakiej wibracji ta energia i z jaką intencją została Wiesz, wysłana. ja od razu, jak zadałaś to pytanie, zobaczyłem czarny kolor. To mi się nie pojawiła mi się częstotliwość, ale pojawił mi się czarny kolor, że to jest jakby coś takiego bardzo. Zło to jest złe słowo, bo to jakby nie na tym poziomie, to nie jest to Coś pojęcie, ciężkiego, coś ale niskiego. coś ciężkiego, tak, coś czarnego, ciężkiego, niskiego. Odczytaj I to był intencje. taki. Intencje tego strzału energetycznego. Skoro był strzał, to pewnie z intencją został wysłany. Jest podporządkowanie. Podporządkowanie. To ma na celu podporządkowanie. Takie pojęcie mi się natychmiast pojawiło. Czy coś Tak, czyli takiego? to było wysłane z intencją taką, że efektem ma być podporządkowanie. Dotyczy fizycznego, duchowego, energetycznego. Czy którego? Tego na razie jeszcze nie zobaczyłem. Przede wszystkim najpierw się pojawiło na tym poziomie fizycznym. Czyli jakby realnie podporządkowanie jakby na poziomie fizycznym. Ale to też jest tylko jakby podporządkowanie fizyczne jest tylko efektem tego, co nastąpi. Czyli jakby ten impuls, jakby ten
ta bomba energetyczna została wysłana z intencją, kolejną jakby taką intencją, żeby podporządkowanie było pełne, całkowite, na poziomie fizycznym, energetycznym. Chodzi o tylko Europę czy o cały świat? Na razie widzę tylko, ja widzę bardzo wyraźnie, to widzę jakby na obszarze Europy. Jak się uniosę trochę, zobaczę, jak to wygląda. To wygląda tak, jak gdyby to podporządkowanie miało dotyczyć obszarów wysoko rozwiniętych. Jakby technologicznie, ekonomicznie, jakby na tym obszarze. I to jakby takie właśnie są plamy na Ziemi, których to dotyczy. Stany Zjednoczone. Też, znaczy właściwie cała Ameryka Północna, trochę południowa. Jak się obracam, to i Australia świeci, Japonia, Azja punktowo. A Chiny? Obszar Chin? Chiny też. Chiny też. Okej. Okay. Ameryka Południowa mniej. Punktowo mniej. Też Tam to też punktowo. jest tak punktowo. Okej, okay. No dobra. Czyli te, które się wydają być objęte większą biedą i zamieszaniem, czyli Ameryka Południowa i Azja, punktowo. Afryka A to też Afryka, no punktowo właśnie. i tam to. Nie, też punktowo to widać. Okej, dobra. To. Michał, cofamy się odrobinę w czasie do bardzo ważnego momentu, który jest związany z tym, co się dzieje teraz, ale w przeszłości. I powiedz, co pierwsze przychodzi tobie do głowy. Pojawiła mi się natychmiast druga wojna światowa. I powiązanie jest identyczne, też mi się pokazało. To był strzał energetyczny, który miał doprowadzić do zniszczenia tych wysoko rozwiniętych części Ziemi, tych części, które są rozwinięte ekonomicznie, technologicznie, finansowo. To też miało tych części dotyczyć. Okej, Czy dobra. jakby takie powiązanie widzę? Okej, dobrze. Michał, a chciałam się przyjrzeć jednej rzeczy, która może nie być powiązana akurat z tą linią, a może być. Tego nie wiem. Natomiast bardzo wielu niezależnych badaczy bardzo drąży ten temat. Chodzi o połowę XIX wieku. Chciałabym, żebyś obejrzał Ziemię z perspektywy właśnie 1800, okolice 1850 roku. Według naszego kalendarza idziemy tam. Powiedz, co widzisz. Pojawił mi się obraz jakiejś gigantycznej burzy z piorunami, huraganów. Wyładowań atmosferycznych. Ogromnych deszczów, jakaś taka katastrofa na dużą skalę. Katastrofa, jakby ludzie odbierają to jako katastrofę naturalną. Tak. I to trwa bardzo długo. Znaczy, jakby w sensie, że nie jest to godzina, dzień czy kilka dni, ale rozciągnięte jest to nawet w miesiące. Zobacz, jakie obszary są objęte tą katastrofą. Właściwie to jest to cała Europa. Tak jakby Europa już była takim miejscem, na którym z jakiegoś powodu
wszystko to się skupia. Te energetyczne takie strzały jakby się skupiały z jakiegoś powodu. Michał, powiedziałeś, że ludzie myśleli, że to jest katastrofa naturalna. A ty Tak. zobacz, jak to widzisz. Ona została wywołana. Jakby jakiś mechanizm to spowodował, jakiś, czyli przyczyna nie była naturalna znowu. Jakby to zostało wywołane. Mogę powiedzieć tobie, jakie są spekulacje na ten temat. Spekulacje są takie, że albo broń, jakaś plazmowa, termojądrowa, i są też spekulacje, że to było zestrzelenie drugiego księżyca Ziemi, Fata. Znaczy, wiesz, ja tego nie widzę w ten sposób, bo widzę tylko to, że to jest, jakby to jest, to zrobiła jakaś technologia. A natomiast czy to była broń, czy zestrzelenie księżyca, nie widzę tego. Jakaś technologia. Ok, czyli znowu Europa. Tak, z Intencja jakiegoś taka. powodu. Europa. Tak. I zobacz teraz w tym kontekście. XIX wiek się kończy, jest początek XX wieku. Idziemy na przykład do San Francisco, które w 1900, zdaje się, piątym po prostu nagle doznaje tak zwanych naturalnych znowu katastrof. Jest zniszczone miasto i tak bardzo wiele miast takich zostało zniszczonych właśnie tak na przełomie XIX-XX wieku. Też widzę tutaj taki sam obraz jak w Europie, tylko że punktowy. Czyli tam, gdzie to jest tak jakby intencjonalnie, tam, gdzie jakby następuje szybki, wysoki rozwój, jakby jest wzrost technologii, coś, co powoduje rozwinięcie ludzkości, jakby, czy inaczej, czy technologii, którą ludzie używają, jakby to stanowiło jakieś niebezpieczeństwo i natychmiast było zduszane, tłamszone. Okej, okay. To zobacz, będziemy to nazywać potopem XIX wieku. Tak zresztą to ci badacze niezależni nazywają. Pójdź do momentu przed tą katastrofą. Może być na lata przed. I obejrzyj, jak wygląda Europa Wiesz, wtedy. to jest niesamowicie rozwinięta. Ja to widzę, wiesz, jak takie świecące miasta, ale autentycznie świecące taką własną jakby poświatą, energią, pulsujące życiem, tętniące życiem, tętniące pomysłowością, wiedzą, takim natchnieniem, artyzmem, takie bardzo twórcze. To jest takie bardzo twórcze, są takie bardzo twórcze miejsca, takie pełne energii, pełne życia, pełne rozwoju, dążące jakby do doskonałości. Jakby chciały się wyzwolić, znaczy one już były wyzwolone z wszelkich ograniczeń. Czy ludzie, którzy tam mieszkali, tam żyli, byli wyzwoleni ze wszystkich ograniczeń, byli wolni. Tak to wygląda. Okej. A A zobacz. objawia się energetycznie, objawia się to jako tak, jak powiedzieć, jak, no, dokładnie, jak takie świecące miasto, pulsujące światłem miasta. Możesz obejrzeć któryś z budynków, na przykład to miejsce, w którym obecnie jest Watykan. Ono też pulsuje. Znaczy to jest takie miejsce powszechnie dostępne. Jakby pojawił mi się obraz, że to jest miejsce wiedzy, tak bym to nazwał. Czyli to jest miejsce, w którym się jakby, którym się tworzy, którym się rodzą pomysły,
to jest właśnie takie bardzo jasne miejsce, bardzo pulsujące taką energią pozytywną, taką, to nazwałem wiedzą, pomysłowością. Ono jakby jest oderwane kompletnie od obecnego przeznaczenia. Tam nie ma żadnej religii, nie ma nic takiego, ale to jest jakby to nazwać współczesnym językiem, taka akademia. Tak? Po Dobrze. prostu. Przyjrzyj się ludziom, którzy tam są w tamtym momencie. Popatrz im w oczy. Oni wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięci. Każdy ma jakieś zajęcie. Każdy coś robi, coś tworzy, coś buduje. Ale widać taką radość z tego. Z tego, że tam w tym punkcie są, że są tam jakby właśnie tu i teraz i po prostu widać, że są szczęśliwi. Są ubrani podobnie, każdy inaczej. Jest jakby pewna moda na takie bardzo szaro jasne ubrania, ale to oni do tego nie, może dlatego, że oni do tego nie przywiązują wagi. Kompletnie jakby strój jest ma pewną funkcję spełniać, tak? Dlatego co innego jest dla nich ważne, a nie strój. A zobacz, czym się poruszają, jak wygląda transport. Jakby nie było dróg, jakby się poruszali urządzeniami na magnetycznych poduszkach. Czyli przemieszczają się tak jak dzisiaj pociągi w Japonii. Czyli nie ma szyn, tylko po prostu na magnetycznych poduszkach. Tak to jakby z zewnątrz wygląda. Ale też po jakichś torach wyznaczonych, Nie, czy nie, nie, nie? nie, nie, nie. Znaczy, oczywiście, żeby się nie pozabijać, są nazwijmy to drogi. Między budynkami, to można to nazwać swego rodzaju ulicami, ale oni mogą się poruszać i wzdłuż, i w górę. Okej. A gdy chcieliby się na przykład z Europy przemieścić do Stanów, czyli na takie dalekie odległości. To widzę, wiesz, takie pojawił mi się natychmiast taki obraz czegoś, co jest jakimś takim tunelem. Czyli stajesz z jednej strony, wchodzisz, jest to jakiś taki, nie wiem, prostokąt, okrąg, z czarną przestrzenią. Wchodzisz, pojawiasz się po drugiej stronie czegoś, tak jakby to były takie wrota na drugi punkt. Takie portale. Można to nazwać portalami, nie wiem, czy to teleportacją, bo nie wiem, nie wiem, co się dzieje pomiędzy, tak? Ale Chciałbyś się przelecieć takim czymś? no. No dobra, to stań. Policzę do trzech. A ty się przemieść z punktu do punktu. Wybierz sobie jakąś trasę. Policzę do trzech i powiesz mi, jak było. Jeden. Wchodzisz. Dwa. Trzy. Jakbym przeszedł przez drzwi. Czyli wchodzę z jednej strony i natychmiast to twoje liczenie do trzech jakby wydłużyło ten proces, ale to jest natychmiast. Pojawiam się po drugiej stronie. Ja sobie wymyśliłem Japonię, wymyśliłem sobie Tokio. Natychmiast zobaczyłem pagody drewniane, japońskie. Czy Także jesteś w nie wiem, co Japonii się. teraz? Tak, nie wiem, co się dzieje jakby pomiędzy, bo to jakbym otwierał, nawet nie otwierał, po prostu wchodził przez otwartą framugę. Tak, nic nie czuć, absolutnie nic nie czuć, żadnego, nic. Jakbym po prostu przychodził z jednego miejsca przez drzwi w drugie miejsce. Zobacz, czy w związku z tym coś takiego jak komunikacja u nas teraz telefoniczna jest konieczna? Czy w ogóle było tam coś takiego?
Nie widzę czegoś takiego, nie widzę takich urządzeń w ogóle. Nie widzę drutów, nie widzę telefonii komórkowej. Nie widzę tego. Nie widać. No to możesz wrócić do Europy. Znowu sobie przejść. Jesteś dobra. Skupimy się jednak na tej Europie. Zobacz, w jaki sposób są oświetlane te budynki, budowle, te miasta. Wiesz co? One świecą same z siebie, jakby nie było. Nie ma czegoś takiego jak jakieś lampy, jak to w tej chwili widać. Tam jest po prostu jasno, jakby były takie jakieś punkty energetyczne, które świecą. Podejdź Ale do. nie widać żadnego zasilania. To jest po prostu jakby energia czy światło, które promieniuje z określonych punktów. Czy możesz dotknąć tego światła i powiedzieć, co ci przypomina? Czym jest? Skąd pochodzi? Ono pochodzi z powietrza. To jest po prostu jakieś. Ja mogę tam włożyć rękę, ale tam nie ma nic. Znaczy nie czuję też ciepła, nie czuję zimna. To promieniuje światłem, ale jakby to nie ma żadnej fizycznej konsystencji. Czy to jest tak Jakby to była zwana wolna energia? czysta energia po Czysta prostu. energia. Czy to jest taka energia, jaką świeci esencja? Nie. Są Nie. jeszcze takie teorie o tym, o eterze. Eter, czyli takie, właściwie nie wiadomo, co to jest. Zobacz, co ty czujesz i co widzisz, kiedy mówię eter. To jest powiązane z tą energią. Okej. Eter jest jakby przestrzenią wypełnioną energią. Podobno powstała taka tablica Mendelejewa, ale nie ta, która jest, w której eter był pierwszym pierwiastkiem. Teraz oczywiście tego nie ma. Jest jakby wycofany ze świadomości ludzi. Czyli jako bardzo podstawowy, pierwotny pierwiastek. Nie znam chemii, znaczy nie pamiętam, a pamiętam jak kształt tablicy Mendelejewa, Pierwszy jest Hel teraz. ale wiesz co widzę? No. Widzę czarną dziurę. Jakby u góry, po środku widzę czarną dziurę, jakby coś tam było, ale zostało wyjęte. To zobacz, czy energetycznie jakikolwiek jest ślad po tym, że tam był na przykład eter. Tam jest kompletnie pusto w tej chwili. Nie Kompletnie ma nic. pusto. Wytarto ze świadomości nawet. Jakby pamięć, tak, została kompletnie wytarta. Jakby wszystko, co było z tym związane, zostało kompletnie wymazane. Tam jest po prostu czarna dziura. A żeby ten eter, czy tę energię świecącą użyć, czy jest jakaś technologia do tego? Wiesz co, pokazuje mi się, że w tamtym okresie to ka każdy takie, tak, tylko że każdy takie urządzenie potrafił zbudować sam. Jakby to było cechą człowieka, że potrafi z tej energii korzystać. Po prostu umie, wie. Wie, umie, nauczył się, zostało mu to przekazane, nie wiem, w szkole, przez rodziców. Każdy potrafił to zrobić. Każdy. Michał, zobacz, czy ty żyłeś w tamtych czasach w Europie. Pięknie. Widzę się. Widzisz się. Jestem we Francji. Okej. To nawiąż taki kontakt telepatyczny ze sobą i zapytaj, jak zrobić takie. Jaki jest przepis na to? On mi mówi, że są ludzie, którzy to wiedzą teraz. Mówi, zbuduj magnes. Mówi po prostu zbuduj magnes. O jakichś cechach szczególnych?
Nie, mówi po prostu zbuduj Zbuduj magnes. magnes. Okej, okay, no Zbuduj to. magnes. Natomiast pokazuje mi, że jakby jeden magnes w drugim magnesie. Ja tylko. On mówi, tak to działa. Tak to działa. Umieść, zbuduj magnes, tak, zbuduj magnes, umieść jeden w drugim i to zadziała. Okej, okay, no dobra, dobra, okej. Okay. Czy chciałbyś sobie zadać pytanie, czym się zajmowałeś na przykład? Tak. To powiedz, żeby pokazał ci kawałek swojego życia. Pokazuje mi, że się zajmowałem jakimiś skomplikowanymi maszynami. Coś właśnie związane z tymi maszynami, które umożliwiały transport. Czy ja Aha. je konstruowałem, wymyślałem? To zapytaj, na jakiej zasadzie działały te urządzenia do transportu? On mówi, że wykorzystywały tą energię, która była wszędzie. Czyli ty to nazywałaś eterem. Mówi, że to właśnie na tej zasadzie. Też magnes z magnesem i to jest dematerializacja i materializacja? Nie, 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 nie. To na bardziej subtelnym poziomie. Właśnie magnes był znany wszystkim, natomiast ja wymyśliłem jakąś inną technologię, która umożliwiała po prostu poruszanie się bez tych magnesów, jakby bez urządzeń. Okej. Okay. A zobacz, czy ciało fizyczne było takie samo jak teraz? Ono było delikatniejsze, ale w tym sensie, że jakby jego stan skupienia był, czy był taki, ono było bardziej, trudno to nazwać, luźne, nie było tak bardzo skupione. To jest bardzo takie subtelne, natomiast ono potrafiło tą energię, czy ten taki luźny stan skupienia, ale też to nie była galareta żadna, tak? To na bardzo takim, bardzo subtelna różnica, ale też powodowała, że ta energia mogła być bardziej, czy lepiej wykorzystana, to ciało było bardziej przystosowane do tego, żeby z tej energii korzystać. Czy ludzie byli lżejsi? Gdyby stanął taki człowiek na wadze, byłby lżejszy? Powiedzmy, na tej samej posturze? Chyba tak, ale to też mi się pokazuje, że to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ok, zobacz jeszcze, zapytaj sam siebie, czy możesz obejrzeć szyszynkę? Nie. Nie możesz Nie obejrzeć ma szyszynki. szyszynki. Nie Nie, ma bo jej nie ma. szyszynki. Ok. Aha. Nie ma. To zobacz, w jaki sposób ciało subtelne, esencja jest zamieszczona w ciele fizycznym. Ona jest immanentną cechą, jakby nie inaczej. Ciało fizyczne jest immanentną cechą. Ona po prostu jest. One są jakby na tym poziomie fizyczno-energetycznym bardzo blisko. One są jakby zespolone. Aha, to zobacz, jaka Jakby, jakby. teraz różnica. Przyjrzyj się sobie i sobie tam z XIX wieku i powiedz, jaka różnica. Różnica jest taka, że tam myśmy wtedy jakby. Ciało fizyczne było połączone z esencją, natomiast to nie było też tak, że ono to stanowiło jedność, tak? Ono było jakoś tam, cholera, trudno to opisać. A w tej chwili jest tak, że i powiem ci inaczej, to wtedy to były jakby niezależne byty, które czy ciało fizyczne z esencją były niezależnymi bytami, które jakby godziły się na to, żeby być jakby w połączeniu. Natomiast w tej chwili wygląda to tak, jakby esencja w jakiś sposób była zmuszona do
do połączenia z ciałem fizycznym. Jakby był jakiś taki, jakby nie było zgody na to i ona była zmuszona do tego, żeby z ciałem fizycznym być połączonym. Taka jest różnica. Okej. No dobra, to rozłącz się sam ze sobą i zobacz, czy ja jestem gdzieś tam w Europie, w tamtym czasie, czy żyję, czy mam ciało na ziemi. Jesteś. Wyglądasz jak taki typ naukowca. Kobietą, facetem. Też widzę kobietę, ale to jakby nie ma znaczenia. Tak, to jest tylko fizyczność, ale jesteś kobietą. Zapytaj, czy chciałaby jeszcze nam coś pokazać szczególnego, coś takiego ważnego, może najważniejszego nawet w tamtym świecie, w tamtej cywilizacji, w tamtej epoce. Mówisz, że tak, i pokazujesz palcem na budynki, które stanowią właśnie takie kopuły. Mówisz, że to są bardzo ważne punkty, czy bardzo ważne budynki właśnie jakby z punktu widzenia jakby skupienia energii, technologii. Bo to pozwala te punkty, te budynki, to one właśnie mówi, że pozwalają skupić energię, czerpać ją. Jakby one są swego rodzaju magazynami. Magazyny energii. Tak. Okej, zapytaj mnie, do czego służyły organy w tych budynkach. Mówi, że to był mechanizm, który pozwalał. Mówi, że to był jakiś swego rodzaju akumulator albo narzędzie, przez które energia przepływała i mogła być magazynowana. Mówisz też, że magazynowanie było po to, że. Oni potrafiliście tą energię zamienić w materię. Po to się ją magazynowało. Okej, okay. I co się tworzyło w taki sposób? Co się Mówisz, że materializowało? wszystko. Wszystko można było zmaterializować poprzez tą energię. Również rośliny do odżywiania? Nie. Mówisz tylko jakby o tych martwych przedmiotach. Okej, okay, czyli na przykład jak budynki budowano. Jakby tak, to można było to właśnie poprzez zmaterializowanie energii. A czy również przenoszenie wielkich, ciężkich przedmiotów? Teleportacja tak zwana? Mówisz, że tak, że można to było w ten sposób zrobić. Bo te budynki, które wydają się być taką spuścizną pozostałą gdzieniegdzie jeszcze, wydają się być po prostu bardzo trudne do zbudowania, tak właściwie niemożliwe teraz. Jak one były budowane? Wszędzie Mówisz, i że tak. jakby wypełniać jakieś formy, ale bez formy. Czyli wystarczyło sobie jakby przełożyć wyobraźnię na energię i z tej energii przełożyć na materię. Czyli to wszystko w głowie się działo. Za pomocą tej koncentrowanej energii materializowało się to? Tak. Okej. Czyli teraz, jeżeli na przykład mówi się, że jeżeli się, nie wiem, w głowie coś wymyśli, jakąś ideę, to żeby ją zmaterializować, te prawa przyciągania, tralalala, różne tam rzeczy, to jest taka pamięć o przeszłości, która nie ma nic wspólnego z materializowaniem.
No, chyba tak. Chyba tak. Okej, okay. No dobra, to też się możesz już rozłączyć. Już. Okej. Okay. No dobra, no bardzo to jest ciekawe i moglibyśmy jeszcze zrobić długo, długo te wycieczki, ale to miała być historia świata. Cofniemy się jeszcze trochę. Wiemy, że potem jakaś katastrofa nastąpiła, tak? Do przodu już nie będziemy szli, cofamy się. Cofamy się teraz na przełom XVII i XVIII wieku, Michał. Idziemy. Widzę. Widzę ludzi, którzy bardzo szybko się poruszają. Na pieszo. Jak jakieś tak, jakimś mrowisku, jakieś mróweczki. Jak, no właśnie to tak przedziwnie wygląda. Jakby wygląda, jak popatrzeć z góry na miasto, to ci ludzie chodzą takim bardzo szybkim, mrówczym kroczkiem. Z jednego punktu do drugiego. Nie wiem, z czym ten obraz jest związany, ale tak to widzę. Zobacz, czy właśnie. Te budynki cały czas są takie, właśnie takie, jakby były, ale tej energii jakby jest nieco mniej. Jakby są to takie mniej świecące. Nie świecące i ludzie też inni. Ci ludzie wyglądają jak jakieś takie roboty. W tym sensie, że mają jakby określony cel. Jeden, tak? I jakby w tym celu się poruszają z jednego miejsca do drugiego. Przyjrzyj się jednemu z nich i zobacz, jak wygląda jego szyszynka. Jest taki czarny punkt. Jak wygląda jak skorupa orzecha. Taka zasuszona skorupa orzecha. A gdzie jest esencja? Jakby jej nie było. To zobacz, skąd energia dla tych robocików, ludzi robocików. To właśnie oni, to wygląda tak, jakby oni się poruszali, jakby szli z punktu do punktu, żeby się zasilić. Okej. Te budynki są, też zbierają energię, ale te bioroboty muszą być Tak. zasilane energią tą z zewnątrz. Tak to wygląda, że muszą tam wejść, żeby się zasilić. Jak się, to tak jakby naładować akumulator. Naładują akumulator, wychodzą. Aha, zobacz, czy się rozmnażają. To jest jakieś sztuczne, metodą sztucznego zapłodnienia. Czyli nawet nie zapłodnienia. To po prostu jest jakby się rodzili w probówkach. Aha, czyli taka sztuczna produkcja. Sztuczna produkcja, tak. Ci, którzy produkują te ciała, tak samo wyglądają? Nie. Oni są jakby na wyższym poziomie. Jest tak, jakby to była rasa, czy nie rasa, czy kasta, czy grupa, nazwijmy to uprzywilejowana, o większej wiedzy, umiejętnościach, a tamci po prostu byli wykorzystywani jako takie, jako, no, naszym językiem byśmy powiedzieli, nie wiem, niewolnicy. Czy ludzie po prostu do brudnej roboty, do wykonywania określonych zadań. To obejrzyj tą wyższą kastę. I czy oni mają esencję i czy mają szyszynkę? A to się pojawiło jeszcze coś dziwniejszego. Bo to się pojawili, po, tu się pojawiły nasze ulubione niebieskie istoty. Humanoidzi. Humanoidzi, tak.
Okej. Oni to wszystko, oni zbudowali ten mechanizm cały. Czyli zbudowali ciała fizyczne Tak. bez esencji. Tak. Okej. Teraz troszeczkę pójdziemy do przodu, Michał. Tak? Jakby obserwując ciąg wydarzeń po takich ważnych punktach, aż do tego pięknego rozkwitu w XIX wieku. Dobra? To obserwujesz. I takie punkty, wiesz, milowe. Wiesz co, z jakiegoś powodu w pewnym momencie to wygląda jak jakiś eksperyment. Albo eksperyment, albo błąd, jakaś nieuwaga, bo tego nie widać. Pojawili się ludzie bez szyszynki. I to jakby spowodowało, że uzyskali świadomość. I potoczyło się jakby ten eksperyment, czy ten błąd wymknął się spod kontroli i wszystko bardzo szybko się potoczyło, właśnie powodując rozkwit tej cywilizacji. To był wybuch, niejako aż wybuchło to wszystko. Okej, czyli moment, kiedy zamiast tego ten czarny punkt staje się szyszynką. Czyli wcześniej On nie, powiedziałeś, no. on, wcześniej on był, natomiast właśnie, bo tego nie widać, czy to był eksperyment, czy to było świadomie zrobione, czy nieświadomie przez tych humanoidów, powstali ludzie bez tej szyszynki, tak? Jakby tam pojęcie czystość się pojawiło, jakby się pojawili czyści ludzie. Okej, czyli te ciała, które oni wyprodukowali, zaczynają mieć dodatkowe funkcje. W sensie zaczynają mieć własną energię. Zaczynają mieć własną energię, zaczynają mieć świadomość, zaczynają myśleć samodzielnie. W tym sensie, że pojawiają się bardzo takie abstrakcyjne myśli. A jak się pojawiły abstrakcyjne myśli, to zaczęła się pojawia, chęć, pojawia się chęć tworzenia. Jakby pojawiło się pojęcie wolności, tak? I wyzwolenia, i niezależności. I to spowodowało, że jakby to połączenie z tymi humanoidami zostało zerwane. I nastąpił, jak i w momencie, kiedy nastąpiła niezależność, kompletna niezależność, nastąpił jakby wybuch tego, czy rozkwit tej cywilizacji. Okej. A zobacz jeszcze w tej cywilizacji XIX-wiecznej, czy oni się odżywiali czymś? Ludzie w pełni rozkwitu. Nie musieli tego, nie było takiej potrzeby. A Nie ci było takiej potrzeby. ci z tym czarnym punktem, ci ludzie roboty, czy musieli spożywać coś, czy. Oni musieli się zasilać tą energią. Okej, ale jedzenia takiego jak my mamy teraz, nie musieli. No nie, właśnie nie widać tego, żeby coś takiego się pojawiało. Musieli być jakby z zewnątrz zasileni energią. Natomiast czy musieli jeść, tego nie widzę. Okej, no dobra. Zobacz, czy na przełomie XVII-XVIII wieku coś się wydarzyło takiego na dużą skalę, globalnego. Czy tego w ogóle nie widać? Nie Nie widać. widzę nic, nie. Zobacz, jeszcze Michał, jakby od stron powiedziałeś, że są jakieś kasty, że są humanoidzi i są ludzie jako roboty, którzy mają wykonywać różne rzeczy. Czy wśród tych humanoidów jest jednolitość, czy oni stanowią no są na ich poziomie jakieś podziały, też kasty? Wiesz, jeżeli chodzi o wygląd, to oni są identyczni, natomiast jakby
jakby z punktu widzenia cech osobowości i tego, jakby ich potraktować jako pojęcie społeczeństwo, jakby z tego naszego punktu widzenia, to jakby wzięła sobie dzisiejszą ludzkość, to ona wygląda dokładnie tak, czy te humanoidzi i ten jakby społeczeństwo ich wygląda tak, jak dzisiejsza ludzkość. Czyli jakby to było jakby odwzorowanie, czyli jakby dzisiejsi ludzie i to, w jaki sposób my funkcjonujemy, było dokładnym odwzorowaniem tych humanoidów, tak jak oni funkcjonują. Taki obraz mi się pojawił. Okej. Według tych wolnych badaczy w okolicach, tylko nie wiadomo tego, XVII-XVIII wieku zakończyła się jakaś wcześniejsza cywilizacja. Niektórzy łączą to z upadkiem Atlantydy, niektórzy z upadkiem Tartarii. To wszystko jest takie bardzo spekulatywne, ale z tym się wszystko łączy. Zobacz, jak ty to widzisz. Wiesz, ja widzę tylko taki obraz, że tych mróweczek, ja ten obraz widzę jakby bardzo wyraźnie jako taki jeden, który trwa. On ma swój początek i ma swój, tak jak ci pokazałem, ten koniec jest taki bardzo spektakularny. Ma swój początek, ale nie widzę jeszcze, co się tam przedtem stało, co tam było przedtem i dlaczego się stało tak, że oni jak te mróweczki wyglądają. To idźmy tam do tego początku. To od razu się tam cofamy, do tego momentu. Jak się zaczyna ten etap w historii Ziemi? Wiesz, on wygląda tak, jakby paluchy w tym maczali ci humanoidzi, jakby coś, znowu jest, cały czas jest jakiś eksperyment, tak? Czyli jeden eksperyment się nie udał, jakby został zakończony, bardzo spektakularnie, po prostu jakby ktoś zgasił światło i wyłączył prąd, tak? Tak to energetycznie wygląda i przestawił się na inny eksperyment, jakby zaczął sobie układać inne klocki w inny sposób. Tak to widać. I ten Tak, czyli to są takie. spektakularny koniec jest związany ze zniszczeniem, na przykład zabiciem wszystkich ludzi, zniszczeniem. Jak to widzisz? Wiesz, ja widzę po prostu, że to znika. Po prostu znika. Można to potraktować jako jakąś katastrofę, ale tak, nie wiem, czy zabicie tych wszystkich istot, które były przedtem, ale ja to widzę tak, że po prostu ten obraz znika. Ktoś gasi światło i to znika. Nie ma tego. I pojawia się natychmiast nowy. I już wtedy Jakby jest ktoś otworzył. Tak, inny. Ten, inżynieria który. genetyczna. Taki obraz się pojawia. Jakby ktoś otwierał, wiesz, jakby ktoś otwierał drzwi do innego laboratorium. Zamykał jedne, gasił światło, zamykał jedne, otwierał drugie i się bawił w inne klocki. Michał, to ja teraz powiem tobie kilka imion takich ludzi historycznie znanych i powiesz mi, czy wyczuwasz, że te osoby w ogóle istniały jako istoty, tak? I jeśli tak, to czy są właśnie z tej takiej robotowej cywilizacji, czy wcześniejszej na przykład? Budda, czyli Shakyamuni. Pokazał mi się robot, czyli z tej środkowej. Jezus. Jezus Chrystus. Też ta środkowa. Od razu możesz oglądać ich szyszynki. Oni są. Oni mają tak samo wyglądają, tylko z jakiegoś powodu te istoty bardziej w nich ingerują, ale w tym sensie, że po prostu dają im jakby nie jakieś specjalne cechy, ale jakby dają im przekonanie. O, to jest dobre słowo, że oni im dają jakby wpuszczają w głowę jakieś przekonanie, że są kimś ważnym, kimś ponad, kimś istotnym, ale to przychodzi z zewnątrz, jakby ta opinia przychodzi z zewnątrz.
Zobacz, skąd te nauki Jezusa, zakładając, że przynajmniej częściowo dotarły do tych czasów prawdziwe. Czy to już jest produkt późniejszy To zupełnie? jest, nie, to jest. To jest wynik eksperymentu i te nauki są, znowu to jest jakieś, jakby ktoś wstrzykiwał w ciało, w głowę tego człowieka, czy dawał mu jakieś obrazy z zewnątrz. Znowu jakiś taki eksperyment pod tytułem, co zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jezus dużo mówił o miłości, miłowaniu drugiego człowieka. To zobaczmy, o co chodzi z tym miłowaniem drugiego człowieka. Pojawia mi się słowo słabość. To jest związane z jakąś słabością, ale to są bardzo takie obrazy bardzo niewyraźne i odczucia niewyraźne. Okej, to zostaw to. Chyba, że coś. To Budda z kolei mówił o wyzwoleniu, o nirwanie, o osiągnięciu takiego stanu właśnie. Budda oznacza obudzony. Wiesz, co mi się teraz pojawiło, jak to powiedziałaś? Że ten i obraz Buddy, i obraz Jezusa, i te jakby nazwijmy to nauki, które oni głoszą, pojawia mi się obraz, jakby to miało ulżyć tym biorobotom, które tam działają w jakiś sposób. Mimo tego, że oni tam są nieświadomi, w jakiś sposób odczuwali cierpienie, a to cierpienie powodowało, że jakbyśmy to z tego dzisiejszego punktu powiedzieli, że spada ich efektywność. Tak? Czyli oni po prostu, jako ci, nazwijmy to niewolnicy, nie są w stanie wykonywać zadań tych, które im narzucono. Jakby danie im wiary, czy zesłanie im kogoś takiego jak Budda czy Jezus, miało im w tym pomóc w jakiś sposób, ale w jakim sposób tego nie widzę. Okej. No dobra, czyli to było dobre na tamte czasy i miało to sens w tamtych czasach. Koniec, Tak, kropka. tak. No dobra. Michał, to przeniesiemy się przed tym końcem. Czyli do poprzedniej, powiedzmy, cywilizacji. Idziemy tam od razu. Widzę wszystko białe. Białe budowle, biali ludzie, ale biali aż albinosy, tacy biali, z białymi włosami. Białe twarze, biała skóra, powszechna biel. W niewielkich różnicach, w niewielkich odcieniach, ale wszystko jest białe. Białe ubrania, wszystko jest białe. Od razu oglądasz szyszynkę i esencję. Szyszynka wygląda, jakby była takim, nie tak jak taka skorupa, jak poprzednio, taka zaschnięta, ale jakby to był jakiś obrany ze skórki owoc bardzo świeży. Jak współgra z esencją? Esencja jest do tego przyczepiona. Jakby taki energetyczny duszek się unosił nad fizycznym ciałem. Jest zgoda esencji na bycie w takim ciele? Wiesz, to wygląda tak, jakby esencja nie miała świadomości, jakby świadomość gdzieś znikła. Po prostu jakby zgoda jest na to połączenie, ale jakby tej świadomości nie było, po prostu jakby taka bezwolność była ze strony esencji na to przyczepienie. I taki człowiek jest zasilany właśnie ze strony tej esencji. Tak, on czerpie jakby energię życiową poprzez to połączenie. Tak to wygląda, tak. Musi jeszcze zasilać się jakoś z zewnątrz.
pojawia mi się obraz, że oni jedzą coś białego. Bo tam wszystko jest białe, więc widzę obraz, jak oni coś wkładają do ust, coś białego. Coś połykają. To ta manna biblijna z nieba. Tak mi się skojarzyło. To coś energetycznego, czy To to jest coś jest jakiś. energetycznego. Tak, to jest coś energetycznego, coś, co zasila jeszcze jakby ciało fizyczne. Zobacz, co robią. Jakby czym się zajmuje ta cywilizacja. Tam się nie zajmują niczym. Oni po prostu egzystują, są. Aha. Istnieją. Czy oni są też produktem tych humanoidów? Na to wygląda. A jak ich ciała? Czy też są takie stabilne, solidne jak nasze? Podobne do tych z XIX wieku? Czy jakie? One są, wiesz co, jeszcze, jak jeszcze są, wygląda to jakby jeszcze bardziej eteryczne były, czyli jeszcze jakby były jeszcze te jakby wiązania jeszcze były jeszcze bardziej, jeszcze luźniejsze. Okej, okay. Jeszcze bardziej Co, ale eteryczne. tak, jeszcze bardziej eteryczne jakby były. Ale to też powoduje, że oni nie muszą, nie wiem, właściwie nic nie muszą, oni po prostu egzystują, są. I to Jasne. wystarcza. A jak czerpią z tego te humanoidy? Z nich akurat. Czy w ogóle czerpią, czy tylko bawią się po prostu? Bawią się, tutaj nie widzę obrazu, żeby coś czerpali. Okej, czyli nie używają, takie sobie laleczki zrobili. To jest jakby, wiesz co, to jest, powiem ci tak, każdy eksperyment, czy każda taka, czy każde takie wejście w kolejne drzwi ma prowadzić do jakiegoś, czegoś ich uczy. I każdy kolejny eksperyment tym humanoidom daje wiedzę. Tak? Daje im wiedzę z tego, jak się zachowują te ciała, esencja, brak Jak się esencji. zachowują ciało, zachowują, tworzą i obserwują i wyciągają z tego wiedzę dla siebie. To z tego punktu widzenia już kolejnej cywilizacji, na czego się, jakby do czego doszli, który jest dla nich najbardziej optymalny wariant. Oni do niego jeszcze nie doszli. Oni tylko przeczuwają, że jakby może nie tyle przeczuwają, oni dążą do tego, żeby ciało fizyczne z esencją było połączone i żeby odczuwało, że to połączy, jakby chcą jakby zaburzyć świadomość esencji w ten sposób, żeby ona chciała być w ciele fizycznym, jakby złączona, bo oni wtedy, to jest dla nich jakby najlepszy sposób do tego, żeby zaingerować, żeby czerpać z tego jakby rzeczy dla siebie. Tak, taki obraz mi się pojawił. Czyli coś takiego jak w XIX wieku? Coś takiego jak teraz. Coś takiego jak teraz. To co im jeszcze nie pasuje teraz? Nie pasuje im to, że są, oni dążą, oni, tak jak ci powiedziałem na początku, oni dążą do stuprocentowej uległości, podległości. Okej. Okay. Czyli żeby każdy człowiek, każdy, 100% ludzi, którzy żyją na Ziemi, był im podległy. Ale są jednostki, które się z tego schematu wyłamują. Jak się wyłamują, to co się z nimi dzieje? Jakby z punktu widzenia fizycznego to są wyrzutki. To są ludzie, którzy są traktowani przez pozostałych jako friki, ludzie niewarci zainteresowania. To są osoby, które się po prostu albo się ignoruje, albo się niszczy.
Fizycznie, jakby fizyczne ciała. No dobra. Tak. Michał, czy ta biała, eteryczna cywilizacja jest powiązana z Atlantydą lub Tartarią? Tak czy nie? Oni żyją w jakimś miejscu, które możesz nazwać Atlantydą, Tartarią, możesz ją nazwać jakkolwiek, bo oni żyją w określonym miejscu. Tak, znaczy tak. Okej. Natomiast to z punktu, to nazwa ma znaczenie dla nas, natomiast Dla nich nie. dla nich nie ma żadnego znaczenia. A dla humanoidów już w ogóle żadnego nie ma znaczenia. Okej. Czy przed tą eteryczną cywilizacją była jeszcze jakaś? Związana z esencją. Tak. Pojawia mi się obraz, że była. I to była taka cywilizacja, która była kompletnie niezależna od nikogo, od żadnych bytów, ale też taka, nie nazwałbym tego naiwnością, ale taka bardzo twórcza, ale też taka z powodu tego, że taka twórcza, niezależna. I taka świadoma, to bardzo pewna siebie. I ta pewność siebie spowodowała, że została zniszczona. Też przez humanoidy. Tak. Tak. To znaczy, że miały w tym jakiś udział. W tym sensie, że zniszczyły tą cywilizację, to tak. Okej. No niektórzy twierdzą, że była kiedyś właśnie taka niesamowita cywilizacja związana ze słowiańskością. Znowu, to jest, To nie. nazwa ma znaczenie dla nas. Okej. Z tego punktu, natomiast z tamtego punktu widzenia, czy my ich nazwiemy Słowianami, Murzynami, czy kimkolwiek, Nie ma to jest tylko żadnego nazwa. znaczenia. Nie ma znaczenia. Czy jak się kończy jakaś cywilizacja, to nie ma żadnego ciągu dalszego. Tak to wygląda. To tak jakby, tak ci pokazałem, tak? Gaszę światło, zamykam drzwi, otwieram kolejne laboratorium. Okej, no dobra. Michał, to kończymy już, żeby cię za bardzo nie przemęczyć. Zobacz, czy jeszcze jakieś wcześniejsze cywilizacje są jakby od momentu stworzenia Ziemi. Wiemy, że Ziemia jest konstruktem jakimś, że została stworzona, nie jest niczym naturalnym. Takie jest założenie. Czyli od momentu, kiedy ta Ziemia w ogóle powstała i zostaje zasiedlana. Widzę jeszcze, znaczy w momencie, kiedy Ziemia została stworzona, od razu została jakby w cudzysłowie zasiedlona, ale to mi się pokazuje obraz takiego, jakby kto, jakby to były takie początki, jakby ktoś stworzył z plasteliny jakieś takie nieudane. Jakiś taki nieudany eksperyment, bardzo, który został zapomniany. Pierwsza próba, powiedzmy, do kosza natychmiast, bo to nie o to nam chodziło. To, co teraz naukowcy nazywają tym człowiekiem neandertalskim, jakieś No, takie, te takie tak małpoludy można to bardziej, określić. tak? Można to tak określić, tak. Miały esencję? Szyszynkę? Może tak ci będzie łatwiej. Miały, natomiast to te esencje były bardzo takie, bo znowu teraz nazwijmy, że one były świadome i jakby nie chciały się łączyć z tym ciałem fizycznym. To było takie bardzo, znowu jak później dążono do tego, żeby je połączyć, to tam tego połączenia nie było. Był taki eksperyment, co się stanie, jak stworzymy, no pokazuje mi się taki obraz, że oni nie mogli, ta pierwsza cywilizacja właśnie z tego powodu nie mogła jakby się rozwinąć Bo esencja. intelektualnie, bo Okej. esencja nie była połączona. Okej. Czyli tak podsumowując. Po stworzeniu Ziemi zasiedlenie jest małpoludami.
Eksperyment zamknięty jest nieudany. Zaczyna się cywilizacja taka niezależna od Atlant, mitów. nazwijmy to ta atlantycka. Aha. Pewna siebie, świadoma, twórcza, niezależna od bytów. Przepraszam, tak, masz rację, tak, to ta. Atlantydzi są po niej. Taka bardzo, ona jest eteryczna, czy Tak. Ona jest, nie, ona jest bardzo fizyczna i bardzo świadoma. nie? I Okej. ta, i to, i jakby to jest ten element, który spowodował, że stosunkowo łatwo było ją zniszczyć. Okej. Czyli one na przykład miały na tyle świadomości, że mogły powiedzieć: dobra, to ja stąd spadam, albo przejąć władzę nad tym miejscem, wypędzić humanoidów na przykład, odłączyć Na się od przykład, nich. tak, mogli to zrobić, natomiast ta pewność siebie była jakby przyczyną tego, że skoro ja sobie z tym poradzę, to niech sobie są, niech sobie ingerują, niech sobie robią, co chcą. To jest Okej. ponad. Czyli Tak. pozwolono im tu być, bo myśleli, że są na Tak. tyle silni. Tak. Okej, i to ich zgubiło. I następna jest ta biała, eteryczna, Tak, atlantycka, atlantycka, tak. którą po prostu zniknięto Zniknięto, kompletnie. tak. Później jest ta Robociki. robociki, Mróweczki, tak. mróweczki. Ją w jaki sposób zakończono? Znaczy Aha, tam ona był błąd. zniknęła, bo się pojawił błąd, tak, pojawił się błąd, pojawili się ludzie bez szyszynki. I to jakby, i tutaj to, co ja widzę, to jakby w cudzysłowie naturalną drogą ci ludzie zostali wyeliminowani po prostu, ale nie na zasadzie fizycznej jakby eksterminacji, tylko po prostu no, nikt ich nie tworzył, nikt ich nie tworzył, więc pojawili się ci ludzie i ta cywilizacja najbardziej rozwinięta, taka świadoma, taka twórcza. To XIX-wieczna, Tak. którą rozwalono po prostu za Rozwalono, pomocą tak. jakiejś technologii. Tak. I później zobacz, już idąc w naszą stronę, po tej cywilizacji XIX-wiecznej, jest 1850 mniej więcej, bo tak się spekuluje, czyli aż do I wojny światowej, co się dzieje. To jest czas, kiedy pracują nad wymazaniem jakby tej pamięci z tego okresu. To zajęło bardzo długo, bo niemal 100 lat to trwało, tak, jakby w naszym pojęciu, żeby pozbawić ich tej wiedzy, świadomości i jakby stłamsić to wszystko. No my to troszeczkę może nie zahaczamy o tę historię, ale ona jest taka nam najbliższa, więc wiemy o przesiedleniach. Wiemy o przesiedleniach takich, wiesz, nie tylko w ramach jednego kraju, ale w ogóle całego świata. Wiemy o tym, że sieroty zabierano i nadawano im nową tożsamość. Wiemy, że na nowo powstała nauka. Wiemy, że książki zostały, że nagle w XIX wieku, pod koniec, na przełomie XIX-XX, jest wysyp książek. Nagle, wiesz, co książka, to geniusz. Wcześniej tego jakby nie było w ogóle. Jakby nie zachowało się, tak? A zobacz jeszcze te wszystkie dzieła sztuki, obrazy, jakieś takie malarstwo, zdjęcia pochodzące z tamtych czasów. No to wszystko mi się pokazuje, że jakby to wszystko było, to wszystko, natychmiast widzę obraz, że jakby to wszystko pochodziło z tej epoki twórczej. Okej. Z tego Że to był ten, XIX wieku. z tego XIX wieku, to był ten jakby ten twórczy wybuch. To wszystko jest z tego okresu. Te budynki, które Wszystko. też pochodzą stamtąd, tak? Te pokopułowe Tak, i tak tak, dalej. tak, Tylko tak, zmieniano ich zastosowanie. tak.
Tam jakieś, jak mówiłem ci, że wcześniej coś się pojawiało, tak, ale to służyło tylko jako takie punkty do zasilania tych robocików, tak? Tylko były takie jakby punktowe, ale to było zbudowane przez jakby przez, czy na zlecenie tych humanoidów, te robociki to wszystko zbudowały, skonstruowały, jakby też, znaczy nie wiedziały jak, ale po prostu zostało to im pokazane, co mają zrobić, co Jasne. mają Czyli nie stworzyć, wiedział, nie wiedzieli, co czynią, ale czynili. tak. Okej. No dobra. I później, czy z tego punktu widzenia pierwsza wojna światowa czym była? No to był taki kolejny reset, tak, który miał spowodować, nazwijmy to, nie wiem, niepamięć, zanik pamięci, jakby zwrócenie, ponieważ ona była, to był taki pierwszy, tak krwawy, taka pierwsza krwawa wojna, ona miała zwrócić uwagę na te koszmary i odwrócić od tego, co było wcześniej. Jakby miała zostać w ludziach trauma. Czy do czasu tego XIX-wiecznej, tej pięknej cywilizacji, czy humanoidzi przebywali na Ziemi, w sensie byli widoczni dla ludzi? Czy to cały czas są takie sznurki z góry? Wiesz, to widzę obraz, że oni się pojawiali, że mogli być widoczni, jeżeli chcieli, to mogli się pojawić jako fizyczna postać. Druga wojna światowa, kolejny reset, jakby dobicie. No to pierwszy obraz, który mi się pojawia, to jest właśnie takie znowu ma być trauma, ale trauma już jakby na skalę globalną. I znowu zwrócenie się na tą traumę i czy pośrednio to jest reset, natomiast jakby celem było trauma i odbudowa po traumie. Tak? Czy jakby odbudowa nowego społeczeństwa po tej drugiej wojnie, żeby zapomnieć o tym, co się, czyli z jednej strony pamiętać, a z drugiej strony zapomnieć. A co się dzieje z ciałami w międzyczasie fizycznymi? Wiesz, one zostają zostają w tym laboratorium, tak? Czyli jeżeli zostaje za, jakby gaszą światło, to jest, one zostają zapomniane w tym sensie, że ja widzę jak taki obraz, jakby to się rozpływało, jakby one się rozpływały w tej energii, w tym eterze, jakby po prostu znikały. Czyli później, jak się zaczyna nowa cywilizacja, to zaczyna się produkcja ciał. Tak. I tym razem te ciała się rozmnażają. Tak. W XIX One wieku są się trochę, tak. rozmnażały? Tak. Rozmnażały się już. A w cywilizacji robocików? Tylko laboratorium. Tylko laboratorium. Czyli ten błąd polegał też na tym, że dano więcej samodzielności. Dano więcej samodzielności, pojawiła się świadomość i pojawiła się I reprodukcja. reprodukcja. Dobra. I teraz wracamy do dziś, Michał. To teraz plan jest jaki na tę cywilizację? Postwojenną, powiedzmy. No, plan jest jeden. Plan jest jeden i to się przewija od początku. Uległość, poddanie, tak? To ma być cywilizacja robocików, ale takich nieco bardziej świadomych. Bo jakby ten oni już wiedzą, że ten mechanizm, kiedy świadomości nie ma, nie działa i doprowadza do właśnie, jakby mechanizm się zacinał. Natomiast tutaj ta uległość ma być zbudowana w ten sposób, jakby to był teatrzyk.
że my mamy mieć przekonanie, że decydujemy o sobie. Czyli tak I naprawdę że jest. zaprogramowana miałaby być esencja. Tak. No można to tak określić. Okej, okay. Albo taki zbudowany mechanizm, żeby esencja przechodząc przez ten program, programowała ciało i dawała wrażenie Tak, wolności. świadomości, wolności, niezależności, albo nawet nie do końca, nawet uległo, powiedziałem ci, uległość, tak? To Uległości. jest jakby ten program uległości. Ja się godzę na to, co się dzieje i nie protestuję, jestem jakby zadowolony z tego, co jest, tak? Bo jest łatwo i przyjemnie. To taki, ta uległość się przewija od samego początku, jak rozpoczęliśmy sesję. Okej, czy ten plan jest w trakcie, czy on już jest zakończony? On jest cały czas w trakcie. On jest w trakcie. Czy będą się reprodukować ludzie sami? Tak, Będą. tak, Okej. No dobra, a jaka jest rola gadów w tym wszystkim? I insektów, i tak dalej. Czy tych innych bytów, które definitywnie obniżają częstotliwości. No, ich rola jest taka, że łatwiejsza jest ingerencja w esencję. To jest jakby podstawowy cel, żeby osłabić esencję i móc ingerować i znowu doprowadzić do programu uległości. Czy gady współpracują z humanoidami, czy Tak. są pod nimi? Znaczy, to są takie, nie są pod nimi, są, współpracują, ale to jest taka, wiesz, to tak, dopóki mam korzyść, to jestem w tym układzie. Okej, okay. No dobra, dobra. Czyli żadnej lojalności tak naprawdę. Nie ma tam lojalności. Nie. No dobra. Michał, no to ja nie mam więcej pytań. Wracasz? Okej. To rozłącz się teraz absolutnie ze wszystkimi i ze wszystkim. Totalnie.